dotychczasowy rekord świata na najdłuższym grillu, zrobiony najdłuższy szaszłyk, był wykonany równy rok temu na lotnisku w Aleksandrowicach pod Bielskiem Białą. Wynosił rekord 102 metry 70 cm. Natomiast dzisiaj jest tutaj bój toczy Krzysiu Górski, szef Teatru Kulinarnego, ze swoimi właśnie współpracownikami o to, by ten rekord poprawić. Oczywiście były inne warunki tamtego rekordu. Tamten rekord w Bielsku Białej był w jednym ciągu, w jednej rynnie, był na podpalany był węgiel drzewny i kładzione poszczególne elementy mięsa i tak dalej. Natomiast tutaj jest zupełnie inna technika, ponoć bardziej ekologiczna, bo bez węgla, na gazie samym, no i na piecu, na grillach gazowych, natomiast tam była na grillu węglowym. I tu niejako jest, jakbym to ujął, sztafeta grillowa, jako że w poszczególnych odcinkach przygotowywana i pieczona w poszczególnych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w siedmiu grillach gazowych. Najmłodsi, będzie taka atrakcja. Słuchajcie, ale póki co robimy to kółeczko, myślę, że wam nie rozstajemy. Pokazujemy wam, jak powinniśmy ćwiczyć w teatrze, żeby być aktorami. Ale robimy kółko, nie podchodzimy do mnie, bo musimy mieć środkę. Dobra. Widzelec mi podał. Nie, daj mi widzelec.